Witam, prawda? Witam, prawda? Jesteśmy, przybywamy do Akademii. Tutaj będą się teraz działy rzeczy, ale najpierw komunikat. Zaczął się marzec, więc w ESO rozpoczyna się świętowanie z okazji 10. rocznicy gry i z tego powodu Daily Check na marzec ma dość ciekawą nagrodę. Zwłaszcza drugiego dnia logowania, bo jest to darmowy dodatek Orsinium, więc jak ktoś na przykład nie używa ESO Plus, czyli tej subskrypcji i gra free to play, to może w dość łatwy sposób dostać darmowy dodatek, po prostu logując się dwa razy w ciągu marca do gry. Więc serdecznie polecam, bo ten dodatek dodaje cały nowy region, fabułę związaną z orkami i ich królestwem, a historia królestwa Orsinium i orków jest dość burzliwa, bo oni tracili, odbudowywali to królestwo, więc jak kogoś na przykład interesują kwestie lore'owe, to jest to bardzo ciekawy dodatek. Plus jest tam dość ciekawa arena PvE, z której dropią bardzo ciekawe przedmioty pod różne buildy postaci, więc to jest dość użyteczny dodatek. Więc serdecznie polecam się chociaż te dwa razy w ciągu marca zalogować, żeby odebrać ten dodatek. Bo to jest zawsze dodatkowy content za minimum pracy. No tak. Czyli inaczej mówiąc, w skrócie, zlogujcie się dwa razy w marcu do gry i dostaniecie dodatek z pełnym nowym regionem, jakimiś zadaniami i tak dalej. Czyli całkiem hojnie z okazji dziesięciolecia. Plus w pierwszym tygodniu są skrzyneczki z darmowym lutem losowym, więc zawsze coś jeszcze wypadnie w tym pierwszym tygodniu. Dam ci tutaj takie coś, bo ty tam nam wytwarzasz różne rzeczy i ja dostałem właśnie z tej skrzynki pierwszej, chyba że nie mogę tego oddać. Czekaj, gdzie to jest? Nie widzę tego. Może być przypisane do postaci, bo odebrałeś to ze skrzynki, więc nie będziesz mógł tym przekazywać to komuś innemu. To szkoda, bo miałem taki fajny, znaczy mam taki fajny, no nie mogę go znaleźć tutaj niestety. Natychmiastowe badanie we wszystkich rzemiosłach. To może być przypisane przekształcony akurat, to akurat może być przypisane do twojej postaci i tego nie będziesz mógł przekazać innemu graczowi. Trudno. Już chciałem ci dać, żebyś, kurde, miał łatwiej. No na łatwiej. Pewno to jest przydatne, jak ktoś bada te cechy do rzemiosła, bo to mocno przyspiesza badanie. No. Dobra, lecimy. Teraz pobawić się w maga. Witaj w Akademii Shadowstula, dumnym miejscu treningowym dla następnych pokoleń przywódców rodów oraz paktu. Czy mogę zobaczyć twoje zaproszenie? Proszę bardzo. A tak, arcymag wspominał, że spodziewamy się ciebie. Czeka na twoje przybycie. Naprawdę? Nie masz powodu do obaw. Arcymag ciągle ma wizje dotyczące ludzi. To jeden z jego wielu darów. Proszę, udaj się niezwłocznie do arcymaga Valaina. Czy możesz powiedzieć mi więcej o Akademii? Z przyjemnością. W Akademii szkolimy obiecujących użytkowników magii, by stali się wielkimi uczonymi, charyzmatycznymi przywódcami i mężnymi bohaterami. Jest to opłacana przez wielkie rody, a to jest pierwszy sezon, kiedy przyjmujemy kandydatów spośród wszystkich nacji paktu. Czy jest częścią gildii magów? Cóż za niemądre pytanie, oczywiście, że nie. Gildia magów jest zbyt mocno powiązana z wrogimi przymierzami. Akademia jest miejscem szkolenia dla przyszłych przywódców, ale wyłącznie paktu Ebonheart. Żegnaj. Nie uważam, że to była taka oczywista odpowiedź. No, jest tutaj książka dla gildii. Akurat z tego, co pamiętam, to ta akademia szkoliła w pierwszej kolejności przywódców wielkich rodów na Morrowind, a jak powstał cały ten pakt Ebonheart, no to teraz, jak ci ta laska mówiła, to jest pierwszy sezon, kiedy przyjmują też Argonian czy Nordów, żeby oni też się szkolili na przywódców całego paktu, a nie na przykład wielkich rodów.
pora poznać wielkiego mistrza. Ale dziwnie chodzi ten kurde strażnik. Let me tell you about the academy grounds. Pay attention. There will be a test. Instruction halls occupy the eastern building. The testing field to the west provides a safe place to practice your spells. Witamy w szkole. Już testy na dzień dobry. Ta, no tam chciałem zobaczyć, czy będą gadać, ale mówię, dobra, niech sobie pogadają, bo tak powoli jej to idzie. The Shard Astula Academy was founded by the great houses and blessed by the tribunal. We have no connection to the mongrel. Od moich studentów oczekuję dążenia do doskonałości. Żądam błyskotliwości, determinacji oraz zapału, by zrozumieć niewysłowione tajemnice naszego szlachetnego zawodu. Tak właściwie to nie jestem tu, by się uczyć. Nie powinieneś wątpić w to, co może się zdarzyć. Siły wykraczające poza nasze zrozumienie wprawiają rzeczy w ruch, a my możemy się co najwyżej przejechać. Widziałem cię w wizjach. Przybyłeś tu, by chronić Akademię. Chronić Akademię? Przed czym? Część wizji pozostała zamglona. Niemniej jesteś tu i musimy się przygotować. Muszę potwierdzić twoją wrażliwość na magię. Światła w komnacie obok są pewnego rodzaju testem. Tylko najbardziej wyczuleni są w stanie je dostrzec. Co mam zrobić? Dotknij sfery widzenia za mną. Zostanie odtworzony pewien wzorzec. Po prostu powtórz kolejność, dotykając sfer. Jeśli popełnisz błąd, możesz zacząć od początku. No to prosta zabawa w Simon Movie. Już? Uważnie obserwować, w jakiej kolejności się te kule zapalają. Jeszcze raz. Bo tą pierwszą olałem już. Nie jestem ciekaw, czy mamy taką samą kombinację. O, mi się udało. Ale widzę, że chyba mamy tą samą, bo biegasz mniej więcej tak samo jak ja. Naciskłem. Niedźwiedź, odejdź. Niedźwiedź, to nie dla ciebie. Ogólnie to mnie śmieszy, że tutaj ci wszyscy uczniowie tak sobie chodzą w czatach, ubrani, a my taka dwójka sobie wbiegliśmy tutaj ze zwierzakami. No, oni po prostu, te zwierzaki są do nas przypisane i nikt nie ma problemu z tym.
Wiedziałem, że dasz radę. Świetna robota. A teraz do rzeczy. Coś zagraża Akademii, ale twoja obecność tutaj działa na naszą korzyść. Widziałem to w wizji. Co masz na myśli? Widziałeś to. Wojna i zaraza wyniszczają nasze ziemie. Otaczają nas wrogowie, a my wciąż skaczemy sobie do gardeł. Nasi studenci pomogą to zmienić. Ty zapewnisz im bezpieczeństwo, dzięki czemu wypełnią swoje przeznaczenie. Jak niby mam tego dokonać? Później o tym pomyślimy. Nawet jeśli zaproszenie nie było przeznaczone dla ciebie, to ostatecznie ty je masz. To ty miałeś tu trafić. Wielkie zagrożenie nadciąga do Akademii, a ty ocalisz nas od katastrofy. Przewidziałem to. Teraz muszę znaleźć sposób, by zrozumieć, jakież to ogromne zadanie zostało przed tobą postawione i jak je zrealizować. Dopóki moje wizje nie ukażą twojego ostatecznego przeznaczenia, zrób coś dla mnie. To może się wydać banalne, ale zapewniam cię, że jest ważne. Czego potrzebujesz? Wraz z tobą przybyło tu troje studentów, Dunmerowie, Lena i Tedras oraz Nord Hadmar. Musisz zadbać o to, by ta trójka zaliczyła swoje wstępne testy. Dlaczego są aż tak ważni? Przed twoim przybyciem miałem wizje dotyczące tej trójki. Odegrają kluczowe role w przyszłych wydarzeniach, które będą miały bezpośredni wpływ na zwycięstwo paktu. Pomóż im, muszą zdać testy i ukończyć szkolenie. Zrobię, co będę mógł. Szkolne zamieszanie. No dobra. To by się wydawać mogło, że w takiej akademii będzie pełno tych regałów, nie? No tam jest dookoła cały ten budynek wypełniony regałami w środku. Dobra, trzeba pomóc Haremu, Hermionie i Ronowi z Harry'ego Pottera. No. Zabawnie, że akurat też tutaj trójka ich jest. Ale ogólnie lubię taki klimat odosobnionego miejsca, gdzieś tam jakiś właśnie... Tym bardziej akademia, nie? Bo klasztor to może nie. Chociaż w klasztorze na przykład takim Shaolin czy coś, to tam czegoś się też uczą, nie? Ale lubię taki klimat odosobniony, jakieś miejsce, może być nawet na wyspie i po prostu jakaś akademia, jakieś nauki tutaj, no nie? Gdzieś tam z dala od świata i jego problemów. Czasami mam ochotę, chciałbym się do takiego miejsca wybrać, nie? Znajdź amulet, powiedziała. Użyj różdżki, powiedziała. A co jeśli coś podpalę? Mogłabym spalić całą akademię do gołej ziemi. Czy jest coś, w czym mogę ci pomóc? Wiesz przecież, że nigdy bym niczego nie podpaliła, prawda? To była tylko taka przenośnia. Nie mogę nie zaliczyć testu inicjacyjnego. Odesłaliby mnie do domu. Pomogę ci, co masz zrobić? Instruktorka powiedziała, że jedna z tych kwok ma magiczny amulet. Przypuszczalnie go zjadła. Przy użyciu tej różdżki mam skupić swoją magię na kwokach i odnaleźć amulet. Co ta różdżka robi? Właściwie to bałam się sprawdzić. Ty nie wydajesz się strachliwy. Czy możesz to zrobić? Proszę, poszukaj amuletu. Nie mogę nie zdać testu. Tak, najlepsze cały czas w tej grze jest to, że nie masz tego takiego... Nawet przez chwilę nie miałem jeszcze w tej grze jakby jakiejś takiej, nie wiem, nie że obawa od razu, nie? Ale coś na kształt takiej obawy, że dobra, to ciekawe, co mi będą kazali zrobić, bo każde zadanie tutaj jest po prostu banalne. W wykonaniu. Tutaj jak coś masz tą pierwszą totalny relaks. Kwokę, więc możesz wypróbować różdżkę na niej. Przerzuta praca domowa. Jakiś członek Akademii musiał zgubić swoją pracę napisaną na zajęcia ze sztuki iluzji. Przerzuta. Dziwny kształt, no jajo. Kolejna przerzuta praca domowa. Też ze sztuki iluzji. Te cieniste kwoki to ciężko zauważyć. Tu jest jedno. Jest amulet. O, też go dostałem.
wszystkie te pióra unoszące się wokół Matko Morwyn, nie mogłem przestać się śmiać. Oto amulet, a co do tych kwok. Nie przejmuj się, to było przezabawne. Zabieram amulet do instruktorki, jestem twoją dłużniczką. Czym się? To było zabawne faktycznie. Trochę marna będzie z niej czarodziejka, skoro boi się różdżki użyć. I to jeszcze na cienistych kwokach, które zostały specjalnie wyczarowane pod ten test. No, mam wrażenie, że oni mają jakieś tam kluczowe role odegrać. Pewnie zostaną poświęceni. Co to za bzdury? Wyłowić magię ze stawu na pośladki Viveka? Co to ma znaczyć? Mogę jakoś pomóc? Nie jestem bezradny, dam sobie radę. A nieważne, poddaję się. Nie dam się odesłać do domu z powodu głupiej ryby, która nie istnieje. Chcesz pomóc? Dobrze. Co mogę zrobić? Cóż, możesz na przykład zapełnić ten staw rybami, żebym mógł jedną złapać. Ewentualnie dowiedz się, co robią te kule. Dali mi księgę, ale jest w niej tylko jakaś głupia zagadka. Rzuciłem ją na stół. O tam. Nie próbowałeś rozwiązać zagadki? A co, jestem dziecko? Mam być dowódcą armii mojego rodu, może nawet doradcą przywódców paktu. Powinni byli wskazać mi zaklęcie, którego należy użyć. Jak sam nie umiesz myśleć, to za daleko nie dojdziesz, chłopie. Gościu, masz być dowódcą, a żądasz, żeby ktoś ci powiedział, co masz zrobić. A żeby otworzyć bramę naszego tajemniczego jeziora, należy kierować się tej księgi wskazówkami. Tylko gdy kształty są właściwe, a kierunki zachowane, portal się otworzy, ale nie należy dać się połknąć. Pozwól kolczastym promieniom słońca ogrzać północny brzeg, gdy pełny księżyc Maser wznosi się na zachodzie, a gwiazda Aterius iskrzy nad wschodnimi wrzosowiskami i kiedy półksiężyc Sekundus obejmuje spojrzeniem południe. Czyli słońce na północ, księżyc na zachód. Czekaj. Zacznijmy od północy w takim razie. Tu mamy północ. Jest północ. Ma być po prostu słońce. Nie wiem, to jest chyba słońce w sumie, bo nie wiem, nie? Zachód, księżyc. A czekaj, to jest księżyc? Dobra, księżyc to będzie to. Słońce, księżyc. Gdzie to książka była? Where's this fucking książka? Ona powinna być teraz w ekwipunku teraz, w questowych. Na wschodzie gwiazda Eteriusa. Tutaj powinna być jakaś gwiazda. A ty możesz, ty zmieniasz u siebie, dobra. Ty zmieniasz. A tu powinien być. O, dobra, mam. A tutaj ma być półksiężyc. Tarek łapat wyskoczył. Teraz już sobie poradzę i dziękuję za pomoc. Może kiedyś pozwolą mi rzucać jakieś zaklęcia. Okej. No i został tylko ten jeszcze Nord. Gdzie on jest? Za murem. Tutaj u góry jest wejście. Są schodziki akurat. No, klęczy tutaj.
Miałeś zrobić jedną prostą rzecz, przynieść studentów zamienionych w szczury z powrotem do sali wykładowej, ale Hadmar nic nie potrafi zrobić jak trzeba. Potrzebujesz pomocy? Moje zaklęcie zadziałało niewłaściwie. Instruktor poleciłby zebrać ich wszystkich, zabrać w bezpieczne miejsce i wtedy im pomożemy. Tylko, że jeden uciekł i wlazł na szczyt tej wysokiej skały. Co za wstyd. Dlaczego tu się wstydzić? Hadmar boi się wysokości. Dlaczego tak malutki szczur wspiął się aż tak wysoko? Stworzyłem totem, dzięki niemu ktoś mógłby wskoczyć na górę do szczura, tyle że nikt nie chce pomóc Hadmarowi. Ja ci pomogę. Co dokładnie robi totem? Pomożesz? Dziękuję. Stań twarzą do skały, aktywuj totem, dostań się na górę i złap szczura. Tylko uważaj, jeśli źle wycelujesz, to polecisz nie tam, gdzie trzeba. Gdzie ten totem masz? To? Tutaj za tobą. O kurwa, tak faza. Czekaj, to gdzie ten szczur? A tutaj, dobra. Najlepiej wyceluj swoją postacią, bo... Lecisz tam, mniej więcej no. Patrzy. Ale fajne. Niedźwiedź się teleportnął. O, kurwa, dobra, no jest. O, jest, udało się. Mam student. Student. Fajna zabawa, ty mogłeś z tym totemem trochę połowić? No jeszcze chyba działa dalej. Ultra fun. Znaleźli sobie zabawkę. Na ten budynek może. Nie dolecę. Ty mogę ten totem kupić od ciebie? Centralnie, zajebisty jest. Czy mój mały przyjaciel jest bezpieczny? Całkowicie, oto twój przyjaciel. Och, malutki szczurek jest bezpieczny. Nikt Hadmara nie obije grabiami jak w domu. Dobrze, dobrze, dobrze. Zabiorę małych przyjaciół z powrotem i udzielę im pomocy. Żegnaj. Uczuję dzieciństwa, skoro cię działa cały czas. Rodzice. Co oni go pili, kurwa? Widłami? Zajebista zabawa to jest. Normalnie chciałbym mieć taki, że zabrać go ze sobą, by się go tylko rozstawiało gdzieś i byśmy sobie tak, kurde, gdzieś tam, wiesz... Skakali, kurde. Bomba. O, prawie się zabiłem. Dobra. Styka tych wygłupów. Trzeba ratować Akademię. Dwóch bohaterów przychodzi na ratunek Akademii i co robią? Zamiast ratować Akademię, bawią się jakimś totemem. Koleś zrobił zbyt dobrą zabawkę, żeby to olać. Super jest. Kupiłbym to od niego. Tu jesteś. Bałem się, że zostałeś porwany przez siły spoza naszego świata. Twoi studenci zaliczyli testy. Tak, słyszałem. Świetna robota. Przyjmij to jako wyraz mojej wdzięczności. To jednak nie czas na odpoczynek. Sprawy o wielkiej pilności majaczą na horyzoncie. W czasie, gdy ty pomagałeś moim studentom, ja miałem kolejną wizję. Wiem, że twój los jest w sposób istotny związany z siejącą chaos Magistrix Fox. Jakkolwiek... Powiedz mi, co widziałeś. Niestety nie zobaczyłem nic więcej poza imieniem tej, która szerzy chaos. Coś zakłócało moją wizję, blokowało moje starania na każdym kroku. Podejrzewam, że mamy do czynienia z siłami przekraczającymi rozumienie śmiertelnika. Co powinniśmy zrobić? Musimy się odpowiednio przygotować. Zbiorę studentów i dopilnuję, żeby teren został zabezpieczony. Ty użyjesz klapy w podłodze i sprawdzisz bibliotekę. Bibliotekarka nie daje znaku życia i napełnia mnie to nienazwanym przeczuciem. W porządku, sprawdzę podziemie biblioteki. Przepowiedziana misja. Tylko muszę się napić, bo mi zaschło, kurde, w gardle czytałem. Gościu bał się, że nas w coś wciągnęło. No, wciągnęła nas zabawa totemem. No.
Powinien to hurtowo produkować. Marnuje się w tej akademii, chłopak. Chodzimy do biblioteki, a tam bibliotekarka dead. Kurwa, nie mogę się ruszyć. You walked right into my trap. Wait, who are you? Another student? Another new Malborn soldier? Kurde, złapali nas. Czekaj, wezmę sobie poziom kobietą. Chcesz skrzynkę rzemieślniczą mistrza Kowala? Czy nie? Kowal to na pewno da jakieś surowce do ciężkich pancerzy, bądź też broni pod ciebie do sztyletów. Możesz mi dać tego kowala. Zaraz, bo dostałem go z tym... Wiesz co, gdzie? Poziomem. No. O niedźwiedzia chyba ten. Ulepszymy. Bierzemy. Mam 7 punktów umiejętności, kurde, do rozdysponowania. Ty nie idziesz w żadne te rzemieślnicze drzewka, więc tam te punkty ci nie rozchodzą się jakoś dodatkowo, więc oszczędzasz je. Ja na przykład wydałem na swojej postaci trochę w alchemię, więc ja na przykład mam wszystkie zużyte te punkty umiejętności. Tego też ci nie mogę dać. A bo ty masz cały czas tą skrzynkę. Spróbuj ją otworzyć i przedmioty ze skrzynki mi dać. Bo tej skrzynki jako taki nie możesz przekazywać. Dopiero rzeczy. Obsydian i 10 krasnoludzkich sztabek. To te przedmioty, które wyciągniesz z tej skrzynki, już powinieneś móc dać. No, no. Co tu się wydarzyło? Byłeś nieprzytomny przez kilka godzin, a przynajmniej wydaje się, że to trwało kilka godzin. Jak się czujesz? Martwiłam się o ciebie. Co się stało? Szada Stula została najechana. To niedobitki dzieci młota. Zapewne potrzebowali więcej żołnierzy i zdobyli ich, wykorzystując jakieś zaklęcie, by zniewolić studentów. Zmuszają studentów, by walczyli po ich stronie? Na to wygląda. Zaklęcie nie podziałało na nas. Nie mam pojęcia dlaczego. Wykonywaliśmy polecenia arcymaga, ale zostaliśmy schwytani przez dzieci młota i wrzuceni tu razem z tobą. Jakie zadanie powierzył wam arcymag? Kiedy zaczęły się kłopoty, przekazał nam tajemne przedmioty i polecił je ukryć, a potem wyruszył na jakąś swoją misję. Cieszę się, że jesteś przytomny. Czy możesz nas stąd wyprowadzić? Mogę spróbować. Wiedz, że cokolwiek zamierzasz, masz moje pełne poparcie. To okropne, Akademia jest zagrożona, arcymag zniknął, a ja zostałem tu zamknięty razem z tobą. Kto cię schwytał? Generał Dzieci Młota, osobiście. Jeden ze starszych studentów go rozpoznał, powiedział, że to Davrasen, były asystent arcymaga. Dokąd udał się arcymag Valein? A któż to może wiedzieć? Mam lotał coś o szukaniu Hadmara i chowańcu. Jak myślisz, czego chcą od nas dzieci młota? Nic dobrego. Sprawdziłeś bramę? Za bardzo się bałem. Tam są strażnicy. Może ty sprawdzisz? Najlepiej dyskretnie. Tak, kurwa. No wiadomo, że ja wszystko zrobię. Whatever.
i mielon do teczki. What was that? Back away from gate. Coming through. Ale teleportacja. This must be the familiar the Archmage told us about. Said to rescue you. Czy uratuje nas chowaniec? Dowiemy się w następnym odcinku. Na razie. Na razie.